Podczas ostatniej tegorocznej eliminacji rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, a więc 28 edycji rajdu warszawskiego. Janusz Kulik, aktualny mistrz Polski, był jednym z pretendentów do końcowego sukcesu również w tym sezonie. On też po 7 eliminacjach prowadził z przewagą 4 punktów nad Leszkiem Kuzajem i Krzysztofem Hołowczycem. Pierwsze odcinki specjalne, zlokalizowane na południe od Warszawy, przyniosły sukces Hołowczycowi. Kulik był drugi, a Kuzaj trzeci. Przewaga Hołka była jednak niewielka i po pierwszym etapie wynosiła zaledwie 2,8 sekundy nad Januszem Kulikiem. Większość obserwatorów uważała, że to właśnie pomiędzy tą dwójką rozegra się walka o zwycięstwo w rajdzie i o mistrzowski tytuł. I obserwatorzy nie popełnili błędu. Świetnie jechał także Tomek Puchar, który po kłopotach technicznych z pierwszej części sezonu tym razem odnalazł się znów jako młody, bardzo dobry kierowca. Przypomnijmy, niedawno wygrał rajd Karkonoski. Później triumfował na Słowacji w rajdzie Mikona. Tutaj także jechał cały czas w czołówce, walcząc z Kuzajem o trzecią pozycję. Pecha miał natomiast Łukasz Sztuka. Jego Seat Cordoba WRC odmówił posłuszeństwa już po 6 odcinku specjalnym. Młody kierowca z Wisły nie pojechał dalej i nie ukończył kolejnego rajdu. Drugi dzień to już tylko OS-y rozgrywane w samej Warszawie, w tym 2 wokół Pałacu Kultury oraz 3 na Bemowie. I pierwszy przejazd na Bemowie zadecydował o końcowych wynikach rajdu. Hołowczyc pojechał tutaj zbyt szeroko, tak zwanymi slajdami, i przegrał z Kulikiem o ponad 13 sekund. Później nie był już w stanie nadrobić tych strat, chociaż wygrał w tym rajdzie najwięcej odcinków specjalnych. Leszek Kuzaj na osłodę odnotował najlepsze czasy na OS-ach wokół Pałacu Kultury, a Tomek Puchar, który nie walczył już o miejsce na podium w końcowej klasyfikacji mistrzostw Polski, jechał dla publiczności. Janusz Kulik, mistrzem Polski, Krzysztof Hołowczyk, wicemistrzem, a Leszek Kuzaj...